Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump złożył do sądu wniosek o wstrzymanie dochodzenia w sprawie przetrzymywanych przez niego tajnych dokumentów. 8 sierpnia agenci FBI przeszukali posiadłość Donalda Trumpa na Florydzie, poszukiwali tajnych dokumentów. Według The New York Times Trump miał przechowywać w swojej posiadłości co najmniej 300 tajnych dokumentów należących do m.in. CIA, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa oraz FBI. Jeden z dokumentów jest sklasyfikowany jako ściśle tajny. Trump złożył do sądu wniosek o wstrzymanie procesu na czas powołania specjalnego, niezależnego urzędnika do zbadania tajnych dokumentów. Urzędnik ten miałby zapewnić uczciwość procesu, między innymi upewnić się, że dokumenty nie są objęte tajemnicą adwokacką. Trump zawnioskował także o zwrot przedmiotów, które nie mają nic wspólnego ze śledztwem. Były prezydent Stanów Zjednoczonych oskarża FBI o niesprawiedliwe traktowanie. Uważa, że skierowany przeciwko niemu proces jest elementem gry politycznej której celem jest powstrzymanie go przed ubieganiem się o prezydenturę w 2020